dyrektorze, kolejna wystawa. To chyba dom z duszą. Dom Kaszubski w Swarzewie jest rzeczywiście domem z duszą. Domem, który otwierając się na młode talenty, daje szansę prezentacji ich twórczości. Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w gminie Puck, zawiadujący tym obiektem, jest oczywiście tutaj żywotnie zainteresowany, by tego typu działania były w sposób bardzo szeroki aktywizowane. Pani Irena Kobiela, gospodyni tego domu kaszubskiego, ma, jak widać, bardzo dobrą rękę do młodych artystów. Potrafi skupić ich wokół siebie, ale przede wszystkim zależy jej na tym, by te wernisaże, które tworzy, które kreuje, miały serce. I to dzisiaj przy wernisażu malarstwa Barbary Kuchnowskiej, a wcześniej Piotra Chełstowskiego, było bardzo widoczne i czytelne. Ta emocja, to zatroskanie o to, by pokazać wszystko we właściwym, pięknym świetle. Świetle piękna, więc także i sztuki. Ja jako gospodarz domu Kaszubskiego chciałabym bardzo serdecznie przywitać Państwa na wernisażu Barbary Kuchnowskiej. I zaraz jej wręczę i podziękuję za wystawienie wspaniałych prac. Chciałabym przywitać Pana Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Pucku, Pana Jana Zglapa, Panią Przewodniczącą Rady Gminy Annę Policzyńską i wszystkich zgromadzonych. Jeżeli masz w swojej wizji życiowej tą pracę i ten rodzaj spełniania się życiowego, to życzymy Ci wszyscy naprawdę sukcesów. Sukcesów, które niech się obrócą na dobro i Twoje, i wspólne. Tego są wspaniałe i dobre. Dzisiejszy dzień, myślę, w Swarzewie jest wielkim świętem. Bo jednak nie tak często się zdarzają takie piękne uroczystości, gdzie głównym autorem tego święta jest mieszkanka Swarzewa, tak młoda osoba jak Basia. Nie będę mówiła Pani Barbary. Nie będę mówiła Pani. I myślę sobie, że masz, dziewczyno, w życiu oprócz niewątpliwego talentu, masz dużo szczęścia. Bo żyjesz wśród ludzi, którzy nie tylko, że Ci pomagają, ale wspierają Twój rozwój, wspierają rozwój Twojego talentu, gdzieś tam ośmielają Cię, żebyś wyszła do ludzi i pokazała, żebyś nie była tym przysłowiowym Jankiem muzykantem zamkniętym gdzieś tam w jakiejś komórce i nic z tego dalej nie wychodzi. I myślę sobie, że mając takich życzliwych ludzi wokół siebie, mając przede wszystkim rodziców, którzy Cię wspierają, taką Panią Irenę, której tutaj, bo przestawiać meble to nie jest żaden problem, myślę, że naprawdę jeszcze świat usłyszy o Tobie i tego z całego serca Ci życzę. Teraz chciałbym zamknąć wystąpienie z racji z tytułu Ośrodka Kultury, wręczając Tobie album Gmina Puck Piękno Odkryte, byś odkrywała je dalej. Dziękuję. Dzień dobry. Pani Teresa pokazała, odkryła w niej talent malarski i pokazała, w jaki sposób posługiwać się węzłem, jak mieszać farby. I dzięki Pani Teresie rośnie tutaj nasz mały, młody artysta. Jestem przekonany, że się będzie dalej rozwijał przy tej wspólnej naszej pomocy. Proszę Basiu, abyś wręczyła Pani Teresie bukiet kwiatów i podziękowała jej za to, że tak wspaniale to kieruje. Dziękuję Pani Teresie. Drugi bukiet kwiatów chciałbym tutaj podziękować naszej Pani Irence za wszechstronną pomoc, za tam pomaga, wspiera. Jeszcze zbite, bo domu są Pani Teresie zawsze otwarte. No cóż,
pokażę Państwu, że proszę troszkę przytrzymaj, zaśmiałam się niespodzianką dla Pana Wójta, ale miała być coś takiego, Basia mi się pyta, bo chciała coś dać Panu Wójtowi, żeby było to niezapomniany prezencik. Tata, co narysować? Ja mówię, narysuj coś, co się najbardziej kojarzy z gminą. Także narysowała od wielu lat. Najbardziej kojarzące się z gminą osobą jest Pan Wój. To bardzo dobrze się kojarzy. Nawet ten krawat znalazł. Szkoda, tego nie ma. Państwo, w komentarze. Ale podobnie. Powiedz mi, jak na co dzień znajdujesz na to czas? No bo przecież szkoła, obowiązki. Tak, nauka przede wszystkim. Staram się znaleźć czas zawsze, bo jest to moja pasja i uwielbiam to robić. No co sobotę jeżdżę na te lekcje i zazwyczaj w domu po lekcjach też maluję. A tak jak nie mam nic do nauki albo są jakieś święta, to oczywiście pędzel w dłoń. Młody artysta ma przed sobą jeszcze lata, całe lata życia ciężkiej pracy. No i my możemy życzyć im sukcesów. Dziękuję ślicznie. Tak, córka już od paru lat maluje obrazy. Od 15 miesięcy maluje olejno. Głównie te obrazy są malowane u nas w domu. Ma ona specjalnie przystosowany pokój, jest to pracownia. I poza tym uczęszcza na lekcje malarstwa do pani Bartosewicz, to jest Szymbi Góry i tam każdą sobotę są 2 godziny lekcyjne. Tam ona się uczy techniki malowania i maluje swoje obrazy, które następnie są wykańczane w domu. Dzisiaj dużo gości zaproszonych. Co w takim dniu się czuje? Radość ogromną przede wszystkim i emocje, no, stres też. Ale bardzo się cieszę, że mam możliwość właśnie uczestniczenia w takich wydarzeniach, które właśnie są dla mnie stworzone. Jest to bardzo miłe. Czy to jest twoja pierwsza wystawa? Taka osobista to pierwsza, ale zawsze w szkołach, jak są jakieś wydarzenia, w Pucku, w ratuszu ostatnio też miałam wystawę. Jesteśmy bardzo z niej zadowoleni, bardzo dumni i oby tak dalej się nam rozwijała. No właśnie, to jak tata mówi, że tak wszystko dobrze idzie dobrym torem, powiedz mi, a tak na boku, oprócz pędzla, oprócz szkoły, znajomi, koleżanki, nie wiem, jakiś czas wolny, tak bardziej, no nie wiem, wyskokowo? No, oczywiście posiadam czas wolny, spotykam się ze znajomymi, ale jednak wolę ten czas spędzić w pracowni i pomalować coś, niż iść na jakąś imprezę, coś takiego.